Witam Państwa. Już minęły 24 lata od premiery filmu Ogniem i Mieczem. Bardzo miło wspominam ten czas na planie filmowym. Wszyscy wiedzieliśmy, że jest to niezwykle ważny film dla Polaków. W końcu była to ostatnia część trylogii wyreżyserowana przez pana Jerzego Hoffmana. Rola Skrzetuskiego na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Zapraszam Was do oglądania. Ogniem i Mieczem to film historyczny. Opowiada o epoce powstania kozaków zaporowskich i chłopstwa ruskiego, którzy walczyli w latach 1648-1657 z Rycerstwem Rzeczypospolitej. Dzieje miłosnego trójkąta to też główny wątek filmu. O rękę pięknej Heleny walczą Jan Skrzetuski i Jurko Bohun. Helenę zagrała Izabela Skorupko, znana już na świecie z filmu o James Bondzie. Wspaniale było być dziewczyną Bonda, ale jeszcze lepiej ukochaną Skrzetuskiego.